Od kilku dni cała Polska obserwuje i w dużej mierze uczestniczy w protestach, jakie są organizowane po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ulicami Suwałk również przeszły setki kobiet. Pod biurem Jarosława Zielińskiego zapłonęły znicze. W poniedziałek w internecie pojawiła się informacja, że choć orzeczenie Trybunału nie zostało opublikowane, to suwalski szpital zamknął drzwi przed kobietami z wynikami badań prenatalnych wskazujących na poważne wady płodu. Informację podała Gazeta Wyborcza, powołując się na wypowiedź Krystyny Kacpury z Federacji... Na rzecz kobiet i planowania rodziny. O wyjaśnienie poprosiliśmy dyrektora suwalskiego szpitala. Adam Szałanda stanowczo zaprzeczył temu, że wydał jakiekolwiek zarządzenia w tej sprawie. W rozmowie z nami stwierdził, że wszelkie decyzje o postępowaniu medycznym z pacjentkami, które znalazły się w tak trudnej sytuacji, podejmują w suwalskiej placówce lekarze, biorąc pod uwagę swoją wiedzę merytoryczną. Zgodnie z obowiązującym prawem, do czasu publikacji wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw, zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych nie jest orzeczeniem obowiązującym w polskim systemie prawnym.